Międzynarodowy zespół klimatologów z World Weather Attribution ocenił, że tegoroczne fale upałów były wydarzeniem, które zdarza się raz na 1000 lat. Nie wiadomo jednak, czy tym razem zjawisko minie, czy utrzyma się z nami na dłużej. Naukowcy są jednak pewni, że to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na drugi już odcinek z serii 10 ekstremalnych skutków wysokich temperatur. Numer 10. Pewien pracownik poczty w Arizonie, a właściwie kierowca furgonetki, aby pokazać w jak nieludzkich warunkach przyszło mu pracować podczas upałów, ugotował aż steka na desce rozdzielczej. I to nie, że tylko przypieczona skórka. Stek był wysmażony również w środku. Temperatura w samochodzie wynosiła tego dnia aż 61 stopni Celsjusza. Numer 9. Jak pisze pewna internautka, do wszystkich tych, którzy piszą: o mój Boże, przynajmniej upały w Las Vegas są suche. Zostałam właśnie oznaczona cholerną groszówką, która chillowała sobie na przednim siedzeniu w moim samochodzie. Mam teraz na nodze bliznę w kształcie Abrahama Lincolna. Nie zniosę tego lata dłużej. Numer 8. Wyobraźcie sobie, że w Kalifornii bywa tak gorąco, że pewna stacja benzynowa owija aż swoje klamki specjalnymi pokrowcami, tak aby klienci się nie poparzyli. Poza tym, sądząc po idealnie dopasowanym kształcie tych pokrowców, wydaje się to nie być odosobnionym przypadkiem, a być może nawet sprzedaż takich pokrowców tam to niezły biznes. Numer 7. Jak pisze inna internautka, dzisiaj w Las Vegas było tak gorąco, że moje żelkowe misie dosłownie rozpuściły się w samochodzie, zanim dojechałam z nimi ze sklepu do domu. No cóż, były żelkowe misie, a są dżemowe. Numer 6. Fala gorąca w Wielkiej Brytanii była raz tak olbrzymia, że puszki napojów gazowanych w automacie wendingowym dosłownie eksplodowały. Tak, automacie, który teoretycznie powinien chłodzić napoje. Numer 5. W Arizonie jest tak gorąco, że niektórzy wyprowadzają swoje psy w lodówkach turystycznych. Chodzenie boso po tamtejszym betonie czy piasku jest prawie jak chodzenie po rozżarzonym węglu. Z drugiej strony, założę się, że gdyby Amstafik ze zdjęcia zobaczył jakieś dziecko, to by nawet w ogień za nim wskoczył, jeśli wiecie, co mam na myśli. Numer 4. Wiesz, że upały są piekielne, kiedy nawet mapa pogodowa przybiera nad Francją postać trupiej czaszki. Świetnie podsumowuje to ten mem. Europa w 1893, Europa w 2021. Z drugiej strony, sam nie wiem, co lepsze. Koszmarne upały, czy może niespodziewane popołudniowe burze z piorunami? Numer 3. W tym zdjęciu podoba mi się szczególnie jego podpis. Natura w cieniu technologii. Przedstawia ono stado owiec chroniące się przed słońcem w cieniu wiatraka elektrowni wiatrowej. Podobnie jak ryby w pewnej rzece, które szczególnie nagromadziły się w cieniu pod mostem, te ptaki, trzymające na dodatek dystans społeczny w cieniu palm i latarni, świstak, znaku drogowego, czy nawet lwów w Afryce, które na miejsce odpoczynku wybrały sobie akurat samolot na lotnisku. Numer 2. A oto dlaczego nie bez powodu mówi się, aby nie zostawiać w samochodzie aerozoli. Pewien internauta zapomniał, że miał w samochodzie spray na niedźwiedzie i zostawił go przez weekend. Wysoka temperatura panująca w aucie zmieniła puszkę w rakietę kosmiczną, która dosłownie roztrzaskała przednią szybę i pokryła cały samochód jej zawartością. Numer 1. W Australii też niezbyt przyjazne temperatury. Producenci klapków muszą tam zbijać fortunę, jeśli trzeba je wymieniać po każdym wyjściu do sklepu z psem na spacer. No dobra, może to nie sam klapek się rozpuszcza na tym zdjęciu, ale asfalt, ale utonąć w asfalcie, idąc sobie po mieście, też chyba nie za fajnie. Okej, i tym rozpuszczonym jak bachor sąsiadki akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzedni odcinek z tej serii. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały, na YouTube Chiński Ekspres z gadżetami oraz Pauli Sausage z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!